Witamy Państwa w pierwszym naszym odcinku pilotażowym, cyklu, który pojawi się już niebawem. Zobaczą Państwo pierwszą część jego w przyszłą niedzielę, czyli Spacerownika po sztuce. Opolska sztuka naprawdę ma się dobrze, dobrze się miała, miała wspaniałych artystów. Pokażemy jej naprawdę szerokie spektrum. Ale dlaczego znajdujemy się w tym miejscu? Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, pani Joanna Filipczyk. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. To miejsce, choć ma inną nazwę, to jednak, skoro mówimy o historii i o spacerach, to trudno było nie zacząć, pani dyrektor, jednak od tego miejsca, bo to ono będzie się jednoznacznie też z Galerią Sztuki Współczesnej kojarzyć. Rzeczywiście, stoimy pod Galerią Muzeum Śląska Opolskiego, ale przez lata była to pierwsza historyczna siedziba Biura Wystaw Artystycznych. Wielu Opolan do dzisiaj mówi o tym budynku jako stare BWA. Tak, stare BWA. A BWA to nic innego jak poprzedniczka Galerii Sztuki Współczesnej. Czyli tu w tym miejscu zaczęła się ta historia opolskiego powojennego środowiska artystycznego. Zanim wprowadziło się to BWA, zanim przyszli tu artyści, była tutaj w XIX wieku podmiejska karczma dla ludzi, którzy wymieniali konie, a w okresie tuż powojennym podobno odbywały się tu huczne dancingi. Bo niektórzy nie wiedzą, ale to było bardzo, bardzo dawno temu już obrzeże Opola. Tu w ogóle nie było Opola, jesteśmy poza miastem tak naprawdę w XIX wieku. I ta historia, którą opowiedziałam teraz o budynku, pokazuje nam w skrócie, że każde miejsce może przekazać nam jakąś ciekawą historię. To była historia, ale pozwoli pani, że szybkim spacerem przenieśmy się do teraźniejszości, bo już wspomniała pani nowy budynek, nowe miejsce, miejsce jednoznacznie też Opolanom kojarzące się z kulturą, mówiąc ogólnie i sztuką, bo jest i galeria, jest i teatr, jest i właściwie takie mocno bijące serce artystyczne. No może udajmy się, pani dyrektor, do tego miejsca, o którym za chwilę opowiemy, bo przecież to jest teraz to pani miejsce pracy. Tak, przenosimy się do współczesnej siedziby Galerii Sztuki Współczesnej na Plac Teatralny. Dotarliśmy do tego miejsca, o którym pani dyrektor mówiła. Jesteśmy teraz już w teraźniejszości. Galeria Sztuki Współczesnej, tak jak mówiliśmy, to okalające ją miejsce, ogród sztuki. Tak, jesteśmy w naszej współczesnej siedzibie, ale ponieważ chcemy zaproponować Państwu opowieści, to tutaj w tej galerii jest miejsce, gdzie, i pewnie nie wszyscy Państwo o tym wiedzą, mamy nasze własne zbiory, mamy nasze przepastne archiwa. I będziemy zaglądać. I będziemy zaglądać, będziemy do tych miejsc sięgać, będziemy się starali to Państwu pokazywać. Pracownice i pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej będą Państwa przewodnikami w tym naszym spacerowaniu po sztuce. No właśnie, bo ten spacerownik, tak jak już zaznaczyliśmy, ma nam pokazać opolskich twórców sztuki i miejsca z nimi związane. I niech nie Państwo nie myślą, że chodzi to tylko o artystów, którzy malują obrazy. Rzeczywiście to będą bardzo różni artyści. Będziemy zaglądać w bardzo różne miejsca. Zajrzymy na przykład na wyspę, zajrzymy za basen i wiele innych miejsc, których nie zdradzimy chyba teraz. No właśnie, dlatego chcemy Państwa zainteresować, bo na pewno będą to postaci związane zarówno z wiekiem XX, ale sięgać będziemy też i po odleglejsze również i historie i mówić o tych zupełnie współczesnych momentach, bo pewnie ciągle w Galerii Sztuki Współczesnej dzieje się wiele, choć na razie w większości w tej chwili, w tych ostatnich miesiącach te podróże mogą być tylko wirtualne. Dlatego chcemy spacerować po mieście, bo te spacery po mieście, te spacery, w których miejsca opowiadają nam swoją historię, są właściwie w tej chwili jedyną możliwością spędzenia czasu ze sztuką w taki sposób, żeby nie był to czas przed ekranem komputera. Zachęcamy Państwa do wyjścia w miasto ze sztuką w tle. Zapewniam Państwa, że to, co pani dyrektor powiedziała, objawi się już w części pierwszej. Za tydzień w niedzielę, w samo południe, zachęcamy Państwa na nasz pierwszy spacerownik po sztuce. Kogo i co znajdziemy w tym pierwszym odcinku? Zobaczcie Państwo, bo będzie warto.